Łapanie młodych królowych. Tak, jak najbardziej. Ale porywanie? Na to zdaje się są paragrafy, czyż nie? Czołem, mrówczarze. Od pewnego czasu dręczy mnie pewna myśl. Myśl, która niczym pleśń rozrasta się po korze mózgowej. Wgryza się coraz głębiej. Niszczy połączenia nerwowe i trawi komórki, w miejscu których powstają nowe, inne, żyjące własnym życiem. Powoli przejmują kontrolę nad umysłem, nieubłaganie spychając świadomość na granicę obłędu. Albo dobra tam, budowanie klimatu grozy zostawię tym, co potrafią to robić, a zamiast tego może lepiej przejdę do konkretów. Zacznę od tego, że faktycznie od dłuższego czasu dręczy mnie pewna myśl, którą chciałbym, a właściwie to nawet powinienem się podzielić. Chodzi konkretnie o łapanie samotnie wędrujących królowych mrówek z rodzaju myrmika, spotykanych o nietypowej porze roku, jaką jest wiosna. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się nieco ponad rok temu. Bardzo dobrze pamiętam ten moment. To było piękne, słoneczne przedpołudnie dnia 10 maja 2020 roku. Wtedy to pod moje skrzydła trafiła przepięknej urody królowa mrówek z rodzaju myrmika, po naszemu wścieklica. W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że nie została schwytana przeze mnie osobiście, a przez pewnego młodego, bo zaledwie 5-letniego, adepta sztuki mrówczarskiej. Mówię o tym, bo to, że nie zrobiłem tego ja, jest tu kluczowe. I jeszcze dziś wyjaśnię dlaczego. No chyba, że ktoś to ogląda tuż przed północą, wtedy jest ryzyko, że słowa wyjaśnienia usłyszy dopiero jutro. Aleś ty zabawny! Schwytano królową, umieszczono w pudełku po drażetkach i zaopatrzono w źródło wody w postaci nawilżonej kulki papieru. Bezpiecznie przetransportowałem do domu. Mojego domu. Gdyby mi wtedy powiedziała, gdzie mieszka, pojechalibyśmy do niej. Na miejscu, to jest w moim domu, wdrożyłem standardową procedurę. Przy użyciu szklanej probówki o średnicy 10 mm przygotowałem klasycznego first stepa. Królowe myrmika mają zwykle około 5 do 7 mm długości ciała, więc będzie w sam raz. Przestrzeń gniazdową dodatkowo podzieliłem na dwie części przegródką z drewna korkowego. Jak wiadomo, królowe wścieklic, o ile nie dołączą do już istniejącej kolonii, nowe społeczeństwo inicjują metodę półklasztorną. I nim wyprowadzą pierwsze pokolenie robotnic, muszą opuszczać gniazdo celem zdobycia pożywienia dla siebie i dla potomstwa. Idea podziału części użytkowej probówki była taka, że królowa zaadaptuje komorę przy źródle wody jako komorę lęgową, a pozostałą część potraktuje jako wybieg, gdzie będzie mogła się udać celem zdobycia pożywienia. Na ogół probówkę z taką królową powinno się umieszczać na jakiejś małej arenie, żeby mogła swobodnie opuszczać gniazdo i furażować. Ale czasami udaje się ją, że tak powiem, oszukać i uniknąć konieczności zapewniania wybiegu. Natomiast jeśli królowa nie da się zrobić w bambuko, stresuje się, gdy podajemy świeży, jeszcze pachnący życiem pokarm białkowy wprost pod jej drzwi, bądź po prostu nie zaakceptuje probówkowej pseudoareny, zacznie szarpać watę i będzie usiłowała wydostać się z probówki, należy bezwzględnie udostępnić jej wybieg. W przeciwnym razie do założenia kolonii może w ogóle nie dojść, a królowa padnie i to z naszej winy, bo nie dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić jej odpowiednie warunki. A jak będzie w tym przypadku? Czas pokaże. Kolejnym etapem było przeniesienie królowej z pudełeczka do probówki. Przy użyciu pensety delikatnie wyciągnąłem z pojemniczka papierową kulkę, na której akurat siedziała. Przystawiłem przygotowaną probówkę, a królowa, jakby czytając mi w myślach, wbiegła prosto do przyszłej komory lęgowej. To było zastanawiające. Jak na moje oko poszło zbyt gładko. Mrówki zwykle utrudniają zadania, a tu proszę, pełna współpraca. W pierwszej chwili ucieszyłem się z tak sprawnie przeprowadzonej akcji. Pomyślałem sobie, doktorze, jaki ty jesteś niesamowity. Normalnie tańczący z mrówkami. I wtedy nagle poczułem przeszywający chłód. Ogarnął mnie paniczny lęk oraz towarzyszące temu okropne wrażenie, że coś próbuje wejść do mojej głowy. Odruchowo rzuciłem okiem na królową. Może ona rzeczywiście potrafi zajrzeć w głąb mojego umysłu. Albo o zgrozo nawet go kontrolować. Idea czytania w myślach była mocno niepokojąca. Ale przecież to niemożliwe. Pewnie znowu nie wziąłem leków i stąd te stany lękowe. Odrzuciłem tę nierealną myśl i kontynuowałem czynności. Kolejną ważną rzeczą były dokładne oględziny papierowej kulki, gdyż królowa mogła w międzyczasie złożyć jaja, które również należałoby przenieść do probówki. Jak już się upewniłem, że niczego nie przeoczyłem, mogłem spokojnie zamknąć probówkę i przyjrzeć się bliżej tej pięknej mrówce. Bo trzeba przyznać, jest piękna. Nie wiem jak wy, ale ja ilekroć przyglądam się z bliska wścieklicom, zawsze jestem nimi zafascynowany. No spójrzcie tylko, ta drapieżna sylwetka, ten piekielny kolor, te kolce na propodeum. Mała czerwona bestia i piękność zarazem. W tej czystej probówce wygląda niczym żywe serce zamknięte w szklanej urnie.
No może to niezbyt trafne porównanie, ale za to bardzo poetyckie. No na pewno bardziej niż na przykład wygląda niczym próbka stolca po Carpaccio z buraków. A powiedziałbyś coś mądrego, poeta. Wsieklice Myrmica SPP należą do najliczniejszej podrodziny mrówek, Myrmicine. Mają wyraźnie dwusegmentowy stylik, który pozwala im na większą swobodę poruszania odwłokiem. Jest to wysoce istotna cecha, gdyż mrówki te posiadają żądło i aktywnie z niego korzystają, zarówno do celów obronnych, jak i uśmiercania zdobyczy, a dzięki takiej budowie mogą nim sprawnie i skutecznie operować. Ale jest i druga strona medalu. Właśnie za sprawą tego żądła owiane są złą sławą, znane jako te czerwone, co mocno gryzą. Co ciekawe, nazywane są również europejskimi mrówkami ognistymi. W sumie to nie wiem dlaczego. To znaczy wiem, ale uważam, że to trochę przesada. Mrówki ogniste, znane jako fire ants, należą do rodzaju Solenopsis. A przecież na terenie praktycznie całej Europy występują mrówki z gatunku Solenopsis fugax. Więc na logikę to one powinny być pretendentem do tytułu. Rzecz w tym, że mrówki ogniste zawdzięczają swoją nazwę zwyczajową po części czerwonej barwie, ale przede wszystkim bólowi, jaki towarzyszy ich urządleniom, porównywalnemu do bólu, jakiego można doświadczyć na przykład przy oparzeniu albo podczas wyładowania elektrostatycznego. I nie mam tu na myśli pioruna, bo wtedy mówilibyśmy już o lightning ants, które jednym urządleniem rozrywałyby drzewa i zabijały całe grupy ludzi. Chodzi mi bardziej o irytujący i bolesny przeskok ładunku przy dotknięciu naelektryzowanego przedmiotu. A faktem jest, że ze względu na niewielkie rozmiary, typowo europejskie Solenopsis fugax są dla człowieka zupełnie nieszkodliwe, a dodatkowo całkowicie podziemny tryb życia sprawia, że są wręcz niezauważalne. Mówiąc krótko, Solenopsis SPP i fire ants to nie są synonimy. Nie każdy gatunek Solenopsis jest mrówką ognistą. I tak miano tych złych przypadło Bogu Ducha winnym wścieklicom z rodzaju Myrmica, a konkretnie wścieklicy zwyczajnej Myrmica rubra. Ale z racji, że gatunki mrówek z rodzaju Myrmica są do siebie bardzo, wręcz łudząco podobne, wrzucane są do jednego wora z napisem te czerwone, co mocno gryzą. Fakt, są czerwone, z bliska wyglądają bardzo groźnie, mają na tyle długie żądła, że bez trudu przebijają ludzką skórę i rozłoszczone potrafią dotkliwie żądlić, ale wbrew swojej wściekłej nazwie nie są jakoś specjalnie agresywne, a ból urządleń porównałbym do oparzenia przez pokrzywę. Wiem, bo kiedyś po ciemku przypadkiem klęknąłem na mrowisku wścieklic i dopóki nie zobaczyłem, że to mrówki mnie żądlą, byłem święcie przekonany, że klęczę na pokrzywie. Ale to była ich reakcja obronna na niszczenie gniazda i nie można mieć im tego za złe. Podobnie jest, gdy na przykład plewimy grządki w ogródku i przypadkiem naruszymy ich mrowisko. Po prostu się bronią, a że robią to bardzo zaciekle, to chyba dobrze, nie? Normalnie na neutralnym gruncie w relacji mrówka-człowiek zachowują się łagodnie. Co innego w relacji mrówka-ofiara. Tu już nie ma miejsca na zmiłowanie. Są zajadłe i nieustępliwe. Licznie obsiadają zdobycz i gęsto zatapiają w niej żądła, dopóki nie przestaną czuć w niej życia. A potem jeszcze przez chwilę. Ale z racji, że na liście ich potencjalnych ofiar człowiek nie figuruje, nie należy się tych mrówek obawiać. Do prawdziwych fire ants naprawdę wiele im brakuje. Nieraz również obserwowałem, jak furażują swoim specyficznym, powolnym tempem, napotykając inne mrówki i nic sobie z tego nie robiąc. Choć dało się zauważyć, że wśród innych mrówek budzą respekt, a zaczepiane nie ustępują i nie uciekają, tylko stają do walki. Nierzadko zwycięskiej. Coś niesamowitego. I to są te nasze straszne europejskie mrówki ogniste, które należy tępić, bo zagrażają życiu lub zdrowiu. Bzdura, jakaś chora pomyłka. Nie wierzcie w te bajki, bo tylko wypaczają spojrzenie na te wspaniałe stworzenia. Swoją drogą na miano mrówek ognistych chyba bardziej zasługuje europejska wścieklica dorodna, Manica rubida. Ta faktycznie potrafi boleśnie żądlić, ale za to jest mniej popularna i w zasadzie równie niegroźna. A wracając do naszej królowej. Przyglądałem się jej przez dłuższą chwilę i w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że i ona się we mnie wpatruje. Nasze spojrzenia przypadkiem się spotkały i znów poczułem ten niepokojący lęk. Odruchowo próbowałem odwrócić wzrok, ale nie mogłem. Jakaś hipnotyczna siła nie pozwalała mi przestać na nią patrzeć. Potem coś jakby wgryzało mi się w czaszkę, a przed oczami majaczyły niewyraźne wspomnienia z obserwacji samotnie spacerujących królowych Myrmica. O co tu chodzi? Czy ona chce mi coś powiedzieć? Gdy się ocknąłem, czym prędzej odłożyłem probówkę w miejsce odosobnienia i umówiłem się na wizytę u mojego lekarza. Chyba nadszedł czas zwiększenia dawki leków. Niestety najbliższy wolny termin na fundusz był dopiero za pół roku, a do tego czasu trzeba było sobie jakoś radzić. Po kilkudniowej aklimatyzacji królowa dostała pierwszy posiłek w postaci muszki owocówki i malutkiej kropelki miodu. Potem, w tygodniowych odstępach, regularnie dostawała kropelkę miodu i małego owada, czy to z wylęgu karaczana, świerszcza, czy też mola, który sobie akurat po kuchni latał i szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby królowa kiedykolwiek próbowała wydostać się z probówki. Wniosek?
Probówkowa pseudoarena zdała egzamin. A jeśli chodzi o mnie, to z obawy przed parapsychicznymi zdolnościami królowej podchodziłem do niej w prowizorycznym metalowym hełmie uziemionym do sieci wodociągowej. I o dziwo to pomagało. System ekranowania umysłu się sprawdzał. Koniec stanów lękowych, halucynacji i luk w pamięci. Ale zaraz, to by przecież oznaczało, że ona jednak ma wpływ na funkcjonowanie mojego mózgu. Niedobrze, należało wzmożyć czujność. Cisza, spokój, ciemność i regularne karmienie sprawiły, że kolonia wystartowała i prawidłowo się rozwijała. Królowa opiekowała się swoim potomstwem, a larwy karmione przez matkę powoli rosły i poddawały się procesowi transformacji w postać imago. I tak po około 2 miesiącach w gnieździe pojawiły się pierwsze robotnice, a zaraz potem zapas wody w probówce się skończył. W związku z tym na stałe udostępniłem im arenę z pudełka po pralinach, na której ulokowałem probówkę z mrówkami oraz nowego first stepa, żeby miały się gdzie przenieść. Kolonia była jeszcze na tyle mała, że probówka w roli gniazda była w zupełności wystarczająca. Teraz, gdy już miały wybieg, można było je obficie dokarmiać większą zwierzyną i prowadzić bardziej efektywne obserwacje ich zachowań. Tak jak wcześniej wspomniałem, są to mrówki bardzo charakterne i feedingi z ich udziałem dają sporo satysfakcji, nawet gdy kolonia jest jeszcze mała. Kiedy furażująca robotnica natknie się na pokarm białkowy, rozgorączkowana wraca do gniazda. Tam werbuje siostry do pomocy przy ewentualnym dobiciu ofiary, jeśli ta daje oznaki życia, rozmontowaniu jej na części i zniesieniu do gniazda. Te w odpowiedzi, równie nabuzowane, licznie podążają za jej szlakiem feromonowym. I tu można zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko. A mianowicie zdarza się, że pobudzone przez feromony z gniazda potrafią wyjść praktycznie wszystkie robotnice. Nawet te świeżo przepoczwarczone, które się jeszcze nie w pełni wybarwiły. Oczywiście lepiej to widać, kiedy kolonia jest już nieco podrośnięta, bo jak liczy zaledwie kilka robotnic, siłą rzeczy większość będzie wychodzić, a to nie odzwierciedli wyżej wspomnianego zachowania. Tak mijały kolejne tygodnie. Regularnie karmiona, kolonia wścieklic rosła jak na przysłowiowych drożdżach. Niestety wprost proporcjonalnie do wzrostu liczebności kolonii, mrówki wykazywały coraz silniejsze działanie psychoaktywne i drogą telepatii zaburzały funkcjonowanie mojego mózgu. Z każdą nowonarodzoną robotnicą hełm działał coraz słabiej, a po ostatnim wydarzeniu, jakim była pierwsza rocznica życia kolonii, stał się zupełnie bezużyteczny. Wówczas kolonia była już na tyle duża, że nie mieściła się w 2 probówkach, a ich oddziaływanie na moją psychikę stało się nieograniczone. Na szczęście przyszedł czas wizyty u lekarza. Kiedy zaśliniony doczołgałem się do gabinetu, mój psychiatra uznał, że nie ma sensu po raz kolejny zwiększać dawki leków i trzeba zajrzeć pod czaszkę. Zaciągnął mnie do swojej podziemnej pracowni i prześwietlił mi baniak. Wyniki były porażające, a szansa na konwencjonalne wyleczenie dolegliwości zerowa. Jak mrówki chodzą człowiekowi po głowie, to jeszcze można temu zaradzić. Na przykład ożenić się. I gwarantuję, jak ręką odjął. Ale jak dostaną się do wnętrza, to już nie ma powrotu do normalności. Jedyne co mi zostało, to poddać się i pogrążyć w szaleństwie, albo po prostu pójść i zapytać mrówki wprost, czego ode mnie chcą. I tak zrobiłem. Okazało się, że od tego należało zacząć. Mrówki przedstawiły krótko swoje żądania, a za ich spełnienie obiecały dać mi spokój. Zatem postawmy pierwszy krok ku wolności. Co roku na wiosnę, gdy tylko zrobi się cieplej, można zaobserwować samotnie wędrujące królowe mrówek z rodzaju mermika. Bardzo wielu niedoświadczonych hodowców chwyta je, nie zastanawiając się nawet, w jakim celu one spacerują. Oczywiście to, że sobie spacerują, nie jest niczym niezwykłym, wręcz przeciwnie. Ale łapanie tych królowych to jest poważny błąd. Ale o co mi chodzi? Na terenie Polski stwierdzono występowanie 18 gatunków mrówek z rodzaju mermika. Już pomijam fakt, że u większości z nich wyodrębniono po kilka podgatunków. Wszystkie gatunki z godnym chórem roją się w okolicach sierpnia i września. Co prawda niektóre zaczynają już w lipcu, Mermica scabrinodis nawet pod koniec czerwca, inne przeciągają gody do października, ale z całą pewnością nie wyroją się w kwietniu czy w maju. Chyba domyślacie się już, do czego zmierzam. Nie? To wyobraźcie sobie taką sytuację. Majówka. Piękna wiosenna pogoda, wśród zieleni traw drewniana ławeczka, a na niej młoda kobieta zaczytana w poradniku dla świeżo upieczonych mam. Obok niej stoi wózek dziecięcy, a w nim jak aniołek śpi niemowlę. Kobieta odkłada książkę, po czym wstaje z ławki i zaczyna spacerować, mimowolnie oddalając się od dziecka. I w tym momencie, korzystając z chwili nieuwagi, zza krzaku wyskakuje jakiś szaleniec i porywa tę kobietę. Trochę to chore. A jakby jeszcze dodać, że ów porywacz cieszy się jak dziecko i maniakalnie wrzeszczy, że od teraz będzie rodziła dzieci u niego w domu, to już przechodzi ludzkie pojęcie. I tu mamy taką samą sytuację. Ta królowa to jest młoda matka, która poczuła wiosenne ciepło, wyszła z gniazda, żeby się posilić,
rozprostować przysłowiowe kości i znaleźć pożywienie dla swojego potomstwa. Co on jakie kości? Facet jest niekompetentny. Bo jak już wspomniałem, założyła kolonię w sposób półklasztorny. Jeszcze pół biedy, jeśli na drodze pleometrozji. Wtedy w gnieździe są też inne matki, które zajmują się potomstwem. Ale tego nie wiemy i łapiąc ją, potencjalnie skazujemy larwy na śmierć głodową bądź na pożarcie przez jakąś istotę, której wydadzą się apetyczne. Tak czy tak śmierć. Oczywiście przedstawiona wyżej sytuacja jest mocno przekolorowana. Sprawą porwania zajęłaby się prokuratura, dzieckiem też miałby się kto zaopiekować. A co do królowej, najprawdopodobniej z powodzeniem założyłaby w probówce nową kolonię. Chodzi mi bardziej o kulturę i etykę mrówczarską. Powinien obowiązywać jakiś kodeks. Coś jak kodeks myśliwski. Jeśli spotkamy taką królową, dajmy jej spokój. Niech sobie biega i szuka pożywienia. Bo i bez naszej ingerencji jest silnie narażana na stres. Choćby przez zaczepki ze strony innych mrówek. W tym miejscu muszę dodać, że nie należy łapać takiej królowej nawet w celu przyjrzenia się jej z bliska, gdyż najprawdopodobniej odłożymy ją w innym miejscu niż to, z którego ją podnieśliśmy, a to zaskutkuje przerwaniem szlaku feromonowego i w konsekwencji królowa może nie odnaleźć drogi powrotnej do swojego gniazda. Złapanie i wypuszczenie jej w innym miejscu może być dla niej równoznaczne ze śmiercią. Czyli mówiąc krótko, należy się od niej To nie jest rójkowa królowa, samotnie wędrująca nie zawsze równa się rójkowa. Podkreślić i do zapamiętania. Jeśli ktoś już koniecznie chce łapać rójkowe królowe na przełomie kwietnia i maja, to należy uprzednio przejrzeć kalendarz rójek i zapoznać się z wyglądem oraz sposobem zakładania kolonii przez królowe, które roją się w tym czasie. Oczywiście zdarzają się wyjątki, kiedy pod wpływem emocji towarzyszących nagłemu wiosennemu ociepleniu jakieś pojedyncze, niezaplemnione królowe gatunków, które zdecydowanie nie roją się w tym okresie, wypełzną z gniazda, skazując się na bezsensowną i nieuniknioną śmierć. Sam nawet w tym roku zaobserwowałem podobne zjawisko. To było 1 kwietnia. Zachęcony ładną pogodą wyszedłem się przejść i tuż koło domu na chodniku natknąłem się na spacerującą skrzydloną królową z rodzaju tetramorium. Bynajmniej nie była to rójkowa królowa. Tetramorium z lotami startują w czerwcu, ale tak jak mówię, takie rzeczy się zdarzają. Jest to jednak dzieło przypadku i ma pomijalny wpływ na regułę. Jak założenie pociemku majtek na lewą stronę albo nieumyślne zjedzenie parówki w Wielki Piątek. Takie anomalia po prostu się zdarzają. Takich królowych łapać nie ma sensu. Jeśli pojawią się daleko od terminu lotów swojego gatunku i mają skrzydła, to na pewno nie są zaplemnione. No, mam nadzieję, że ten apel był dosyć jasny i przejrzysty, bo jest pierwszym z dwóch warunków, jakie muszę spełnić, aby nękająca mnie kolonia Myrmika SP dała mi spokój. Został jeszcze jeden warunek, ale to już w kolejnym filmie. A tymczasem ja się już z wami żegnam, tak więc trzymajcie się mrówczarze i do zobaczenia w przyszłych filmach.